Ewangelii według świętego Łukasza. Potem wybrał Pan innych 72 i posłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam iść zamierzał. Mówił im: żniwo rozległe, robotników mało. Poproście więc Pana żniwa, aby wysłał do swojego żniwa robotników. Idźcie, oto ja was posyłam jak owce między wilki. Nie noście trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo po drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam będzie człowiek pokoju, wasze pokój spocznie na nim, jeśli nie, wróci do was. W takim domu mieszkajcie, jedząc i pijąc to, co jest u nich, bo robotnik zasługuje na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są, i mówcie im: już blisko was jest Królestwo Boże. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmą was, wyjdźcie na jego główne ulice i powiedzcie: nawet proch z waszego miasta, który przylgnął do naszych stóp, strząsamy wam. Jednak to wiedzcie, że bliskie już jest Królestwo Boże. Zapewniam was, że w owym dniu Sodomie lżej będzie niż takiemu miastu. Lżej będzie Sodomie niż temu miastu, które nie przyjęło Ewangelii. Lżej będzie Sodomitom, tym ludziom z Sodomy, niż tym, którzy nie przyjmą Ewangelii. Czy to znaczy, że to Pan Bóg jest po prostu tak bezwzględny i wymaga od nas przyjęcia Ewangelii, bo jak nie, to On się na nas rozgniewa jakoś strasznie, gorzej niż na Sodomę? Czy to znaczy, że po prostu Pan Bóg chce, żebyśmy uwierzyli w Ewangelię, bo jak nie, no to On ześle na nas jakieś straszne kary, po prostu się na nas pogniewa? Myślę, że absolutnie nie. Moglibyśmy tak pomyśleć, gdybyśmy nie znali całego nauczania Pana Jezusa, ale nauczanie Pana Jezusa raczej każe nam rozumieć te słowa trochę inaczej. Mianowicie te słowa mają oznaczać to, że Pan Jezus przyniósł nam szczęście, przyniósł nam ulgę, przyniósł nam właśnie Królestwo Boże, które jest właśnie po to, żeby ci, którzy do Niego wchodzą, byli szczęśliwi. Byli szczęśliwi już teraz, było już im lżej, lepiej tu na ziemi, a przede wszystkim, żeby było im lepiej w wieczności, żeby całą wieczność mogli spędzić w jakimś totalnym szczęściu i w pełnej więzi z Bogiem. Więc jeżeli powiedziane jest, że w owym dniu Sodomie lżej będzie niż tym, którzy nie przyjęli Ewangelii, to dlatego, że jeśli człowiek nie przyjmuje Ewangelii, to po prostu jest mu ciężko w życiu. Jeżeli przyjmuje Ewangelię, to oczywiście nie znaczy, że ominą go wszelkie trudności. Wszyscy pamiętamy, że Pan Jezus mówił nieraz o tym, że my, Jego uczniowie, będziemy się zmagać z różnymi trudnościami, przeciwnościami, będziemy znienawidzeni. I dobrze wiemy, że prawie wszyscy apostołowie
byli prześladowani i umarli śmiercią męczeńską. Więc to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten, kto przyjmuje Ewangelię, ten, kto wchodzi do Królestwa Bożego, kto pozwala się do Niego wprowadzić, kto się sam do Niego wprowadza, przyjmując Jego prawa, przede wszystkim to zasadnicze prawo, które jest prawem, którym jest miłość, to wtedy po prostu życie człowieka, nawet kiedy jest naznaczone różnymi trudnościami, to nie jest ciężkie, bo człowiek ma siłę to wszystko udźwignąć, ma siłę sobie z tym poradzić. I dlatego Sodomie lżej będzie niż tym, którzy, niż temu miastu, które nie przyjęło Ewangelii, nie przyjęło dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Właśnie apostołowie nie mają iść do ludzi, żeby głosić jakieś nowe przykazania, żeby mówić ludziom o tym, o jakichś nowych obowiązkach, o jakimś nowym prawie. Oni mają iść i nieść przede wszystkim pokój. Właśnie kiedy nasz pokój spocznie na ludziach, pokój, który mamy my, Jego uczniowie, kiedy na nich spocznie, to im będzie lżej. Nawet jeśli będą w ich życiu jakieś choroby czy różne przeciwności, ktoś ich będzie nienawidził, nie lubił, to i tak będzie im lżej. Apostołowie mają iść do ludzi i mówić, że już jest blisko Królestwo Boże. Dzisiaj możemy już śmiało powiedzieć, że Królestwo Boże przyszło. Już nie tylko jest blisko, ale jest, zaistniało, bo takim ostatecznym zaistnieniem, właśnie taką proklamacją Królestwa Bożego, Jego inauguracją, była męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus stanął zmartwychwstały, w tym momencie zaczęło się Królestwo Boże na ziemi. I to właśnie o tym mają apostołowie mówić ludziom. Tym mają się dzielić. Mają też uzdrawiać chorych, czyli mają pomagać ludziom w ich codziennych trudach, przeciwnościach. Mają ich po prostu leczyć, czyli przynosić ulgę w cierpieniu, jeśli tylko to możliwe, jeśli tylko potrafią. Jak wiemy, już od początku tak było, że apostołowie nie uzdrawiali wszystkich chorych, ale bardzo wielu uzdrawiali, a na pewno wszystkim, zwłaszcza chorym, nieśli właśnie pokój, nieśli pokrzepienie, nieśli dobrą nowinę. I dlatego może właśnie dlatego Pan Jezus mówi: żniwo rozległe, robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wysłał do swojego żniwa robotników. Do żniwa. Nie do siania, tylko do zbierania. Tak. Chrystus dokonał zbawienia. Chrystus wprowadził na ten świat Królestwo Boże. I naszym zadaniem jest teraz zbierać tego owoce. Właśnie jeżeli ktokolwiek się nawróci, jeżeli ktokolwiek uwierzy w Chrystusa, jeżeli ktokolwiek przyjmie Ewangelię, to będziemy świadkami owocowania tego, co uczynił Jezus. Każde nawrócenie jest owocem tego, co uczynił Jezus, a nie tego, co my czynimy. My możemy jedynie właśnie zbierać te owoce. Kiedy ja, nie wiem, odprawiam mszę w kościele, gdzie jest dużo ludzi, prowadzę jakieś rekolekcje wielkopostne i tam ławki są pełne ludzi i widzę, że ludzie słuchają, potem idą też do konfesjonału, do spowiedzi, to
to ja mogę cieszyć się tym żniwem, które jest owocem nie mojego wysiłku, nie mojej pracy, tylko owocem tego, co uczynił Chrystus, owocem Ewangelii, którą On głosił. Oczywiście, że praca przy żniwie jest trudna, nawet bardzo trudna, ale to jest zawsze praca przy żniwie. My jesteśmy żniwiarzami względem tego, co uczynił Chrystus. To On czyni wzrost, to On jest siewcą, a my jesteśmy tymi, którzy zbierają jakby do spichlerza, czyli we wspólnocie Kościoła, zbierają owoce Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.